słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam. Dzisiaj ze mną Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dzień dobry, witam panie burmistrzu. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie burmistrzu, już wakacje nam się kończą. Stary Sącz odżył troszeczkę po tych dwóch sezonach wcześniejszych, takich pandemicznych. Są turyści na rynku, zwiedzają okoliczne zabytki, kąpią się na stawach starosądeckich. To znaczy na pewno ten sezon, jeżeli chodzi o liczbę osób, która odwiedziła Stary Sącz w sezonie letnim, pewnie będzie rekordowy. Tym bardziej, że mamy dosyć dobrze teraz to zdiagnozowane, przeliczone, bo ta największa atrakcja tego sezonu w Starym Sączu to niewątpliwie leśne molo, więc a tam mamy założone liczniki, więc możemy powiedzieć, że generalnie średnio to w ciągu tygodnia 12 tysięcy osób meldowało się tam na górze. To jest rzeczywiście wynik jak na Stary Sącz bardzo dobry, już ponad 250 tysięcy osób w ogóle od początku uruchomienia ścieżki odwiedziło tą atrakcję. No ale przecież to nie tylko leśne molo, przede wszystkim niezmiennie najważniejszym, najcenniejszym zabytkiem, takim punktem pozostaje klasztor Siusklarysek. Oprócz tego inne jeszcze obiekty rekreacyjne, chociażby starosądeckie stawy, bobrowisko i wszystkie atrakcje, które tam są związane ze ścieżkami rowerowymi, więc jeżeli chodzi o ten sezon, to na pewno pod tym względem był dobry. Bardzo dużo osób odwiedziło Stary Sącz. Chociaż z tego, co słyszę dookoła, to nie był to na pewno sezon rekordowy. Już granice się otworzyły, trochę jednak inne kierunki też zaczęły być dla Polaków atrakcyjne, w związku z czym nie mieliśmy takiego chociażby piku, jak to było rok czy dwa lata 19 temu. Rok był taki dosyć, był chyba rekordowy, ale wtedy u was jeszcze ścieżki nie było. Więc. I tak nie było, więc natomiast wtedy też tak do końca bardziej na wyczucie. No teraz wiemy, że te tłumy, które szczególnie w niedzielę około południa i rzeczywiście ciągną na Miejską Górę, to z jednej strony cieszą, dają wielką satysfakcję, ale też dają takie nowe możliwości dla rozwoju usług około turystycznych na terenie gminy i to się powoli dzieje. A jeśli chodzi o ten rozwój, to jakie inwestycje trwają teraz, panie burmistrzu, na terenie gminy? Oj, tutaj mógłbym wymieniać bardzo dużo, ponieważ rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie natężenie inwestycyjne, to jest to ciągle bardzo dużo. No, mamy tak praktycznie zakończone budowę dwóch przedszkoli w Moszczenicy Niżnej i w Przysietnicy, które, no, można powiedzieć, że w tej chwili trwają te prace odbiorowe. Ostatnie w Moszczenicy Niżnej już jest odebrane. Teraz jest kwestia udzielenia zezwolenia na prowadzenie przedszkola, przeprowadzenie rekrutacji i mam nadzieję, że w pierwszych dniach września ruszymy. Nie wiem, czy się uda od pierwszego, ale na pewno w pierwszych dniach września ruszymy. Sporo dzieje się też na drogach, albo właściwie dziać się będzie. Mamy już rozstrzygnięty przetarg na drogi sołeckie. Tam jest kilkanaście odcinków dróg. Mamy podpisane umowę na rozbudowę ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także mamy w tej chwili, trwa przetarg na modernizację 10 odcinków dróg, które będziemy z Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich realizowali, więc no tak krótko podsumowując, to około 30 odcinków dróg będzie w tym roku, jeszcze w tym roku na terenie gminy modernizowanych, remontowanych gruntownie bądź budowanych. No, to każde sołectwo skorzysta na tej inwestycji? No praktycznie każde. Praktycznie każde sołectwo, ponieważ tam są oczywiście większe lub mniejsze odcinki dróg, ale mamy 15 sołectw na terenie gminy, mniej więcej w każdym, bo jeżeli to nie są środki sołeckie, to PGR-owskie albo jeszcze z innych źródeł takich czysto gminnych, więc tutaj o ten rozwój infrastruktury drogowej bardzo mocno dbamy. No, oczywiście najdroższe i największe inwestycje to rozwój sieci kanalizacyjnej, czyli w tej chwili trwa rozbudowa w Moszczenicy Wyżnej oraz w Gołkowicach Dolnych, ale także budowa, rozbudowa wodociągu w Barcicach, które prowadzą sądeckie wodociągi, przygotowania zaawansowane już z pozyskanym finansowaniem na rozbudowę wodociągu i kanalizacji w Popowicach na Kamieńcu, więc tutaj tych rzeczywiście inwestycji jest sporo. No i no lada dzień będzie ogłoszony przetarg wreszcie, bo tutaj mówię słowo wreszcie, na połączenie parkingu Park and Ride z centrum miasta. Czyli okładce nad ulicą Jana Pawła II. Mamy już pozwolenie na budowę, czekamy na jego uprawomocnienie i ogłaszamy przetarg. No, we wrześniu ta budowa ruszy?
No, ruszyć to może, no, na pewno nie ruszy, bo to jednak jeszcze przetarg potrwa chwilę, podpisanie umowy, więc na pewno nie ruszy, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego roku prace się rozpoczną. A nawiązując do dróg, to po ostatnich ulewach powstało osuwisko w Gaboniu, tam na jednej z lokalnych dróg. Ono jest zabezpieczone? Jak to wygląda teraz dojazd tam mieszkańców? Tak, dzisiaj ta droga jest chwilowo zamknięta dla ruchu. Musimy to miejsce zabezpieczyć. Tam powstało osuwisko, za zbyt duże słowo, ale rzeczywiście osunęła się ziemia. Potrzebujemy to miejsce zabezpieczyć, ponieważ droga jest bardzo wąska i prowadzi, trawersuje takie strome zbocze, więc tam musimy troszkę poczekać na osuszenie terenu, zabezpieczyć i drogę ponownie do ruchu doprowadzić. Nie jest to może droga bardzo strategiczna, chociaż lokalnie dla mieszkańców jest bardzo ważna. Samorząd uzyskał też ostatnio grant na rozwój mieszkalnictwa na swoim terenie, tak? Tak, po, można powiedzieć, 30 latach kompletnej absencji samorządu gminy Stary Sącz w dziedzinie rozwoju mieszkalnictwa przystąpiliśmy, to już można powiedzieć, że to jest to, co teraz się dzieje, to jest konsekwencja już decyzji, które podjęliśmy tak rok temu strategicznie, mianowicie przystąpiliśmy do spółki SIM Małopolska jako gmina, wnieśliśmy do tej spółki aport, działkę hektarową oraz wnieśliśmy dotacje, które uzyskaliśmy z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa czy z Banku BGK na właśnie utworzenie spółki SIM oraz na inwestycje spółki. Także to już ponad 6 milionów wnieśliśmy do spółki gotówką, wnieśliśmy hektar gruntu. Natomiast ta spółka właśnie będzie budowała mieszkania takie społeczne, jak w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Gdzie one powstaną? One powstaną przy ulicy Podegrodzkiej, no właściwie to będzie ulica Wyszyńskiego, czyli ta, którą będziemy budowali. Która wtedy już jest podpisana umowa, natomiast, no ale dzisiaj tak roboczo mówimy, że jest to ulica Podegrodzka, to są okolice niedaleko ujęć wody za Osiedlem Słonecznym, pomiędzy Osiedlem Słonecznym a Dunajcem. I ten grant ile wynosił, panie burmistrzu? Grant wynosił 3,5 miliona złotych około. Natomiast on właśnie zasili fundusze, znaczy zasilił już, bo ten został już wniesiony do jakby przekazany spółce. Gmina go otrzymała, ale przekazała go aportem do spółki obejmując udziały, ale te pieniądze spółce pozwolą, można powiedzieć, taniej wybudować te mieszkania. Nadmienię, że tych mieszkań ma być w tym pierwszym etapie 104. Mają zostać wybudowane do roku 2024. W tej chwili już spółka otworzyła przetarg na projekty z ofertami przygotowania projektów budowlanych. Wiem, że wpłynęły oferty. Liczymy na to, że wczesną wiosną będą już pozwolenia na budowę tych dwóch bloków mieszkalnych każdy blok 52 mieszkania. Natomiast, co istotne, już na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej 31 sierpnia Rada Miejska zdecyduje o kryteriach naboru najemców tych mieszkań. Jest bardzo ważna sesja Rady Miejskiej. Następnie po uchwaleniu tych kryteriów jeszcze prawdopodobnie we wrześniu albo na początku października zostanie ogłoszony już nabór. Czyli te nabory już ruszą? W tym roku już ruszą nabory. Tutaj procedura jest taka, że najpierw trzeba przeprowadzać tą rekrutację, potem spółka już będzie, znaczy, bo nabór będzie prowadziła gmina, natomiast ta lista najemców będzie przekazana do spółki SIM, ta spółka podpisze umowy rezerwacyjne, no i potem już będzie dalej procedowała tak aż do oddania mieszkania. Wspomnę tylko, że to są mieszkania dla tych, których nie stać na kredyt, którzy nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu, nie stać na własne mieszkanie, ale jednocześnie mają zdolność do tego, żeby płacić czynsz, czyli mają tu zdolność czynszową, no oczywiście będą musieli również wstępną taką opłatę partycypacyjną wnieść. Czyli będziemy mieć mieszkania, rozwój strefy gospodarczej nastąpi, to też pod kątem ulicy Kardynała Wyszyńskiego, o której pan mówił. Czy to jest propozycja na najbliższe lata dla młodych ludzi, żeby zostawali w Starym Sączu? Tu jest wasze miejsce, tu możecie żyć, pracować.
Zdecydowanie tak. To chcemy tutaj pokazać, że Stary Sącz jest bardzo dobrym miejscem i staje się coraz lepszym miejscem. Miejscem, które wspólnie tworzymy. W dzisiejszym kryzysie na przykład ta oferta dla młodych, o której pan mówi, społeczne budownictwo, no to jest dosyć ciekawa, prawda? Jest to jakieś rozwiązanie, które no, trzeba szukać takich rozwiązań. Myślę, że bardzo atrakcyjne rozwiązanie. No. Takie, które daje szansę usamodzielnienia się, znalezienia tego własnego mieszkania, własnego konta niezależnego, bez zaciągania kredytów, na które często kogoś po prostu nie stać, albo jest zbyt dużym uwiązaniem, ale oczywiście samo mieszkanie nie rozwiązuje tematu, potrzebna jest praca, bo to jest chyba jedna z istotnych rzeczy. I co więcej, powiem, że nie tylko praca, ale również jakość tej pracy, to znaczy, że chcielibyśmy, żeby te warunki były dobre, a im więcej tych miejsc pracy uda się stworzyć na terenie Sądecczyzny, tym siłą rzeczy ta jakość warunków tej pracy będzie musiała stawać się lepsza, ponieważ pracodawcy też będą konkurować o pracownika i tworzyć tym samym coraz lepsze warunki. Oczywiście również starając się o to, by pozostać konkurencyjnym na rynku, więc to wszystko są naczynia powiązane, ale jedno jest pewne, żeby tutaj tworzyć warunki do życia, potrzebujemy miejsc pracy, potrzebujemy mieszkań, potrzebujemy całej tej infrastruktury dookoła, ale myślę, że akurat tej infrastruktury stosunkowo dużo mamy i stale ją poprawiamy. Konsultacje antysmogowe, panie burmistrzu, ostatnio odbyły się u państwa w gminie z innymi samorządowcami. Czeka nas prawdopodobnie we wrześniu jednak przesunięcie tej uchwały antysmogowej. Tak można się spodziewać. Państwo chcieliście 2 lata, jest propozycja sejmiku rok. Jesteście przy tym, żeby to zrobić, tak? Przede wszystkim myślę, że tutaj już wielokrotnie na antenie państwo rozmawialiśmy o tym, że dla nas, dla gminy w ogóle bardzo istotna jest tak sprawa czystego powietrza. Doceniamy ten temat i on jest rzeczywiście niesamowicie ważny. Jako gmina bardzo wiele w tym kierunku robimy. Systemy dotacyjne nie tylko z programów centralnych i programów wojewódzkich, ale także z programów bezpośrednio tworzonych przez gminę, wprost z budżetu gminy takie dotacje robiliśmy, więc na pewno jesteśmy taką gminą, której leży na sercu jakość powietrza, ale jednocześnie w tej sytuacji no, trudno być ślepym na to, co dzieje się dookoła nas. Szalejąca inflacja, niesamowite rozregulowanie rynku energetycznego, czyli tych nośników energii, ceny węgla, ceny gazu. To wszystko powoduje, że naprawdę i przed nadchodzącą zimą, oczywiście kwestia wojny, bo to jest jakby źródło tej wojny ekonomicznej i wojny militarnej, którą prowadzi Rosja. To wszystko ma tak duży wpływ na gospodarstwa rodzinne, że dzisiaj no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że to jednak jest problem, że dzisiaj mieszkańcy boją się o to, jak przeżyją zimę, więc w tym momencie nakładać jeszcze i straszyć karami za to, że jak ktoś nie zmodernizuje pieca, na co go często po prostu nie stać w danym momencie, to jest, wydaje mi się, że rzecz absolutnie nie na miejscu i trzeba dojrzeć te problemy. Cieszę się, że województwo, że zarząd województwa to dojrzał. My wnioskowaliśmy 2 lata, ale generalnie rok też będzie dobry. Ten rok też jeszcze może pomóc, prawda, żeby uspokoiła się. I od razu mówię, że to proszę tego nie traktować jako zachętę do tego, żeby palić w piecach byle czym i robić, bo przepisy są. Wiadomo, co można spalać, wiadomo, jak trzeba się zachowywać. No niemniej jednak te bardzo rygorystyczne przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, myślę, że jednak powinniśmy dać to vacatio legis troszeczkę wydłużyć przynajmniej o ten rok. I oby to też zmobilizowało jeszcze ludzi, którzy zastanawiają się, jak wymienić, czy wymienić, żeby to właśnie jeszcze przez ten rok może zrobić, zachęcić, prawda? No myślę, że to będzie taki czas, żeby też rozejrzeć się dookoła i podjąć decyzję. Panie burmistrzu, dzisiaj ważne wydarzenie, 18:30 też u państwa. Tak, po raz 16 spotkali się artyści praktycznie z całej Europy tym razem. Od Hiszpanii po Węgry, po Ukrainę, przez Polskę, Serbię, Włochy, Francję. Bardzo ciekawe prace. Wernisaż odbędzie się w nowej galerii w Rynku 5, więc można przy okazji zobaczyć fantastyczne prace, spotkać się z artystami, a poza tym jeszcze zobaczyć naszą nową galerię, z której jesteśmy niezwykle dumni, więc bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj godzina 18:30, oczywiście wstęp wolny. No ale jeszcze jarmark starosądecki w najbliższy weekend, a na początku września panonika. A atrakcji w Starym Sączu na pewno nie zabraknie. O jutro, pojutrze, czyli sobota, niedziela, starosądecki jarmark rzemiosła, mnóstwo atrakcji na rynku,
tylko rzeczywiste rękodzieło, sztuka, muzyka fantastyczna, muzyka, świetne zespoły, ale także za tydzień już startuje w Barcicach Panonika, za dwa tygodnie agropromocja w Starym Sączu, za trzy tygodnie koła gospodyń wiejskich, więc naprawdę atrakcji przez najbliższe tygodnie w Starym Sączu nie zabraknie. Proszę śledzić nasze strony internetowe, słuchać RDN-u i po prostu przyjeżdżać do Starego Sącza, nawet w ciemno, na pewno coś się będzie działo. No i zapraszamy, żeby tylko pogoda dopisała. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, dzisiaj z nami był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.